Twoja telewizja. Mazowsze TV. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie dzisiaj z Błonia. Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy na błońskich Błoniach, dlatego że jesteśmy na terenie przy rzece Rokitnicy, które kiedyś stanowiły właśnie Błonia, skąd zresztą pochodzi nazwa miejscowości Błonie, naszego miasta Błonie, ale pochodzi od rozległych równin trawiastych, które były na tym terenie. Zresztą została pamiątka, większość wie, że została nam równina Łowicko-Błońska właśnie, bo wtedy było już Błonie i stąd powstała nazwa geograficzna jako równina Łowicko-Błońska. Pomysł narodził się prawie 2 lata temu, o czym mówiłem na otwarciu już, żeby przygotować takie widowisko plenerowe, które nawiązuje do historii Błonia, do bardzo dawnych czasów, kiedy obchodzono hucznie tak zwaną Noc Świętojańską, kiedy puszczano wianki rzeką Rokitnicą, która już wtedy na pewno kilkaset lat temu była. I ten pomysł zrodził się wśród pracowników Centrum Kultury i pracowników Urzędu Miejskiego w Błoniu jako pomysł oryginalny, który mógłby otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych zewnętrznych. I taki wniosek też został złożony już w 2012 roku. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, wydarzenie niezwykłe, bo nazywa się Błońska Noc Świętojańska. W ten sposób wracamy do korzeni, wracamy do historii, wracamy do bogatej kultury Błonia, która trwa już kilkaset lat. I to jest gród, który razem z Kasztelanią w Rokitnie stanowi nasz zaczyn, pierwowzór, początek naszego miasta, naszego grodu, który nazywa się Błonie. Chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego widowiska plenerowego, tej imprezy. Przede wszystkim pracownikom Centrum Kultury i pracownikom Urzędu Miejskiego w Błoniu. Pani Helenie Szymańskiej, pracownikowi Centrum Kultury, naszej radnej błońskiej, która ten pomysł wymyśliła, tak jak powiedziałem, wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego, czyli konkretnie z panią Magdaleną Żołądek i z panią Anną Karaś-Dziudzik z Wydziału Funduszy Zewnętrznych. I to te dwie panie, ten wydział przygotował wszystkie dokumenty w sprawie, a tych dokumentów było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wszystkie umowy, wniosek, wszystkie dokumenty, które były niezbędne, wymagane, zostały solidnie przygotowane i to przedsięwzięcie jako takie wyjątkowe otrzymało dofinansowanie zewnętrzne. Bardzo dziękuję także pozostałym wszystkim pracownikom. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej, która tutaj także jest za nami. Dziękujemy naszemu liceum i panu dyrektorowi, młodzieży z gimnazjów i z naszego liceum.
a także panu prezesowi Romanowi Nowoszewskiemu z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, prezesowi tego towarzystwa, który tutaj był taką podpowiedzią strony historycznej tamtych czasów i to wszystko się powiodło. Dzisiaj mamy tutaj wiele osób, bardzo dużo młodzieży, błoniaków, którzy się świetnie bawią, także wszystkim organizatorom jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować. Річки чисте купались, парні з дівками. Ей, до красної зорюшки, до самої утрії зарі. Błonie на певно стої і культурою, стої также і спортом, і стої вілома видаженнями, стої также інвестиціями, що є видочне і тут навіть на тим терені. Bo tylko w tym roku przeznaczamy na inwestycje ponad 30 milionów złotych. To jest wielki wydatek, ogromny wysiłek z naszego budżetu, także z funduszy zewnętrznych. Organizujemy także wiele imprez kulturalnych, sportowych i wiele wydarzeń, tak jak dzisiejsza Błońska Noc Świętojańska. Twoja telewizja. Mazowsze TV.